Cześć kochani, witajcie na kanale MFR Boutique, z tej strony Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z takim filmem, w którym pokażę Wam mój sposób na wykorzystanie stojaka albumowego. To jest inspiracja, jaką zrobiłam dla skrapcesoriów. Zaraz Wam opowiem, co w skrapcesoriach zakupiłam, które elementy wykorzystałam. Jeszcze wcześniej powiem Wam troszkę o kolekcji. Pracowałam na dwóch kolekcjach z AB Studio i ten, kto mnie zna, wie, że ja nie za bardzo przepadam za wzorzystymi kolekcjami. Natomiast, no nie wiem, ale coś było takiego w tych kolekcjach, że jakiś czas temu już postanowiłam je nabyć. To są dwie kolekcje zaprojektowane przez Sylwię Gryczuk. Jedna to jest Magic Whisper of Fairy Tales, a druga Pixie Dust. I one mi po prostu ze sobą tak pasowały. Obydwie są takie mocno wzorzyste. Co prawda różnią się troszeczkę odcieniami. Ta jest bardziej taka, bym powiedziała, chyba w pastele. Ta taka bardziej wyrazista. Ale no, gdzieś te elementy się przeplatają, są misie, są serduszka, jakieś tutaj leśne zwierzątka. No naprawdę powiem Wam, że kolekcje przepiękne i aż sama jestem zdziwiona, że się sięgnęłam właśnie po takie wzorzyste kolekcje, ale akurat jak pomyślałam o tym projekcie, czyli o tym stojaczku na zdjęcia, no to tak jakoś wpadło mi do głowy, żeby właśnie wykorzystać te kolekcje. Zostało mi niewiele, bo jeden arkusz i trochę ścinków, ale oprócz elementów do wycinania oczywiście, bo tu wszystkich nie wykorzystałam. I teraz moje wykorzystanie tego stojaczka. To jest stojaczek, który pomieściłby album 15 na 15 cm. Natomiast ja postanowiłam go wykorzystać jako taki stojak na różne maty, książeczki, mini albumik. Wygląda on w ten sposób. Właśnie stojak jest ze skrapcesoriów. On jest, może najpierw go od tyłu Wam pokażę, oklejony po prostu z każdej strony tymi pięknymi, wzorzystymi papierami. Mamy tu wykorzystany napis Smile and Shine i tu mam okucia, dałam tak, żeby po prostu stało sobie na tych okuciach. Wszystkie wycięte elementy z kolekcji mamy podklejone na kraftowym papierze, ponieważ tutaj właśnie bazą jest papier kraftowy i też papier biały. I te elementy tutaj są podniesione na taśmie dystansowej. To są bardzo niewielkie podniesienia, dlatego żeby nam się tutaj jak najwięcej zmieściło. Gdybym to jeszcze mocno ze sobą upchała, no to jeszcze by się tutaj trochę zmieściło, ale jakby wolę, żeby to było luźne, dlatego że tu mam ozdobione właśnie tymi wyciętymi elementami i żeby nic mi się tam nie haczyło, nie zaginało, to po prostu zrobiłam tego mniej, ale można by było więcej. Tutaj zdjęcia pomieścimy 9x13 i 7,5x10. Oczywiście one mają podwójną ramkę, każda ramka jest coraz większa. I tutaj są wykorzystane różne takie rozwiązania. Tu mamy na przykład rameczkę, gdzie z boku można wsunąć zdjęcie. Stempelek też pochodzi ze skrapcesoriów. Jest to świetna opcja dla tych, którzy na przykład nie wiedzą, jak wykorzystywać takie rzeczy. Więc tutaj możemy sobie wsunąć w rameczkę elementy wycięte z kolekcji. I z drugiej strony mamy też miejsce na zdjęcie. I oczywiście tutaj, Wam to pokazać może. Tutaj też nam się pięknie zmieści zdjęcie. Jak przykleimy 7,5x10, to zostanie nam jeszcze właśnie rameczka. Tak były konstruowane te maty, żeby była podwójna ramka. Więc skoro tu mamy kraftową, to tu jeszcze zostanie biała. I też element podniesiony na piance. Następna rzecz to tutaj mamy taką mini książeczkę z opaską. Śliczne są po prostu te laleczki. Tu mamy chmurkę kwiatuszek. Tutaj umieściłam też taga. Wszystkie tagi też podkleiłam na kraftowym papierze.
ale żeby można było sobie je napisać z tyłu. Ja wiem, jakie zdjęcia tutaj sobie umieszczę, będą bardzo kolorowe i wzorzyste, stąd właśnie też pasowała mi ta kolekcja. Zresztą ta kolekcja kojarzy mi się z takim elementem, elementami takim dziecięcej takiej zabawy, beztroski, radości, a w tym klimacie mamy też zdjęcia, więc na pewno będą fajnie pasować. I tutaj otwieramy książeczkę na zdjęcia 7,5 na 10 na kolejne 4 zdjęcia. I to sobie później chowamy w opaskę i tagusia. Następne dwie rzeczy to są po prostu maty na zdjęcia. Klasyczne maty. Tutaj bardzo mi się podobały te karty, więc postanowiłam sobie je z tej strony wykorzystać. Będzie też kolorowo, jest to też forma ozdoby, więc myślę, że fajnie to wygląda. Następny element to jest też książeczka otwierana na magnes. Magnesy też ze sklepu Scrapcesoria. I też zbudowana kompozycja z wyciętych elementów. Tu mamy miejsce na mniejsze zdjęcie i większe zdjęcia. Że tych zdjęć dosyć dużo się tutaj pomieści. I z tyłu mamy jeszcze kolejne miejsce na zdjęcie. I taką dziewczynkę z serduszkiem. Następny element to jest harmonika. I harmonikę zdobiłam też kartą z kolekcji. Bardzo podoba mi się ten lisek. Jest piękny. I możemy sobie tą harmonikę rozłożyć w jedną, w drugą stronę. I pomieści nam też dość dużo zdjęć. Zawiązywana na sznureczek. Wykorzystywałam tutaj różne zapięcia na wstążeczkę właśnie, na magnes, na rzep, tak żeby urozmaicić ten albumik. Kolejny element to kieszeń, koperta, przepraszam, koperta. Tutaj z tyłu tej koperty zbudowałam tylko taką kompozycję, coś tak na wzór jakby znaczka pocztowego, tak w rogu umieściłam. I tutaj takie ozdobione. Tutaj też mamy element, tak żeby to otwieranie było sztywniejsze. I tu właśnie użyłam rzepów. I mamy 4 maty na zdjęcia. One z drugiej strony nie są podklejone, ale oczywiście jeżeli będzie taka potrzeba i będzie tyle zdjęć, to jak najbardziej można je też albo podkleić sobie tym białym, albo bezpośrednio nakleić zdjęcie i wykorzystać to miejsce. Więc tutaj mamy taką ozdobioną kopertę. Kolejny element to jest książeczka, tylko na zdjęcia 9x13. Oczywiście te wszystkie elementy są popodnoszone, nie popodklejane do końca, tak żeby zdjęcie mogło spokojnie wejść. Bo te elementy ozdobne. Uważam, że super pomysłem jest właśnie, jak mamy takie troszkę większe strony czy maty, żeby wykorzystywać takie ścinki papierów, bo powiem Wam, że to jest genialne właśnie. Nie zostaje potem tak dużo tych ścinków. Kolejna rzecz to jest kieszonka. Tu mamy miejsce na mniejsze zdjęcie. W kieszeni mamy umieszczony tag. I tutaj są akurat dwie maty włożone na zdjęcia. I te maty są tylko białe. Nie robiłam już kraftowych. Tu mi wejdzie ładnie na styk. Myślę, że tutaj akurat dwie wystarczą maty, no może trzy by weszły, ponieważ ta kieszonka jest taka na styk. Ale chciałam, żeby została mi taka rameczka tutaj, więc już zrobiłam to tylko na taką mniejszą ilość zdjęć i z tyłu mamy miejsce na zdjęcie i też elementy podniesione. Śliczne są te elementy do wycięcia, naprawdę bardzo mi się podobają. I jeszcze tutaj mam taki moduł, tylko to jest taka odwrotność, bo to jest w poziomie. Tutaj mamy dużego taga na zapiski. Tutaj też wejdzie zdjęcie 7,5 na 10 i tu już wejdzie nam na pewno tych mat dużo więcej niż dwie. Ja akurat umieściłam tylko dwie, tak żeby na razie Wam pokazać po prostu, jak to jest skonstruowane. I z tyłu też miejsce na zdjęcie z misiaczkiem.
I ostatni element w tym stojaczku to jest mini albumik. Z przód tego mini albumiku ozdobiłam właśnie wyciętymi elementami. To wszystko jest popodnoszone, popodklejane. Tutaj jeszcze nakleiłam na podniesieniu też takie serduszko na tym misiu. Tu mamy tęczę i grzybka. Nie wiem, to mi się z takim ślimaczkiem kojarzy, ale może się mylę. I otwieramy albumik. Mamy miejsce na zdjęcie ze słodkim liskiem. Tutaj kolejne miejsce. Tu mamy jeszcze jedno miejsce na zdjęcie, a tu mamy kieszonkę i w kieszonce mamy taga i trzy maty na zdjęcia. Oczywiście tutaj też tych mat wejdzie więcej, bo kieszenie są bardzo pojemne i podklejone. Element wycięty i to jak sobie odwrócimy, to jeszcze nam się tutaj na środku mieści jedno duże zdjęcie. I to zawiązujemy z powrotem na sznureczek, na wstążeczkę. Tak wygląda ten mój projekt. Ciekawa jestem Waszego zdania, Waszej opinii, czy Wam się coś takiego podoba. Jest to taka trochę inne takie podejście do albumu, ale wydaje mi się, że też ma swój urok, dlatego że możemy sobie te karty tak pojedynczo wykładać, oglądać. Myślę, że przez to fajnie, też jest to takie ciekawsze troszkę, bo no, ciekawi jesteśmy, jaki następny element na nas czeka. Dajcie znać, co sądzicie. Ja sobie to wszystko z powrotem chowam do mojego stojaczka. I wygląda to w ten sposób. Jeszcze raz Wam pokażę. Ciekawa jestem Waszego zdania, dlatego dajcie znać, czy Wam się podoba, co sądzicie o takiej formie albumu. I zapraszam Was do subskrybowania kanału. Widzimy się w kolejnym filmiku, kochani. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.